Witam moich subskrybentów po dość długiej nieobecności. Mercedes został poddany naprawie. Dokładnie ten błąd SBC, o którym były poprzednie filmiki. Skupiłem się na tym, korzystając z okazji, że wymieniałem uszczelkę w bagażniku. Pytałem się o regenerację pompy. No została ona wykonana na miejscu. Faktycznie było kasowanie, pompa została wyciągnięta, było skasowanie tego licznika hamowań, pompa została rozebrana, wymienione zostały szczotki, wirnik, został też wymieniony te podciśnienia, ten zbiornik, coś takiego. Faktycznie widziałem, wkładali mi to wszystko nowe. Cóż mogę powiedzieć na ten temat? Gwarancję dostałem chyba do 100 dni, tak mi się wydaje, tam za bramą. Ale błąd już się nie pojawia. Błąd już się nie pojawia. Proszę bardzo. O. No malfunction. Błąd. Service brake visit workshop zniknął, ale jest jedno ale. SBC działa. Ręczny działa, błąd się nie pojawia. Bardzo mnie to cieszy, coś mi prawa ręka druga, chyba z nerwów. Widzicie? Od razu zaczyna mi drgać telefon. A biorę w lewo i jest wszystko w porządku. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Nie piję alkoholu w takich dużych ilościach. Sprawdzam też. Pojechałem na mainie, wydałem te 10 zł na to, żeby go dobrze opłukać, umyć go. Ale tylko dlatego, żeby zobaczyć, jaki wpływ ma wilgoć właśnie na te stop lamp visit workshop. Bo zauważyłem, że ten komunikat pojawia mi się, kiedy jest wilgotno i mokro. Więc to jest ten czujnik, który znajduje się pod nogami. W sensie pod kierownicą. Światła stopu. No i zobaczymy, czy to coś da. No. Co tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego? No. O kosztach regeneracji pompy nie będę mówił, bo były czterocyfrowe. No, póki co będę jeździł, sprawdzał. Samochód znakowany do pełna. Zobaczymy, czy pompa będzie działała, czy nie będzie działała. Cieszę się jednak niezmiernie, że błędy już znikły i w końcu mam czysto przed oczami, że tak powiem. Ja życzę Wam od siebie serdecznie wesołych świąt. Szczęśliwych, przede wszystkim zdrowych, ogólnie zdrowia na cały rok. No ja 10 lecę na test z COVID-a i 11 już będzie operacja. Będziemy wycinać pewne części ciała, narządy, nie części. No i to byłoby tyle, więc wesołych świąt, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.